Chociaż sportowiec, juror. I dobry człowiek. I dobry człowiek, no. I nauczyciel. I kiedy znajdujesz na to wszystko czas? No, główna sprawa to jest odpowiednie wykalibrowanie sobie zajęć. Czyli na przykład trzeba jak najbardziej migać się od prania, gotowania, prasowania, czego jeszcze? Od wyprowadzania psa na spacer. Przynoszenia żoną kwiatów. Tak, więc jak się zrezygnuje z tych wszystkich rzeczy, to wtedy jest czas na to, żebyśmy mogli spokojnie popracować. Nieprawda. Nieprawda. Nieprawda, kłamałem. Kłamie. Po prostu postanowił się zrezygnować ze snu. Marek nie spał 3,5 miesiąca już, ja dopiero 2 tygodnie, ale... Szkoda czasu na sen, naprawdę. Tak, Napoleon spał niecałe 5 godzin. My schodzimy do 4 już teraz, już udało się do 4 zejść. Co przywieźliście do Legnicy dzisiaj? Co przywieźliście? Ręcznik z domu, szczoteczkę do zębów, pastę. Sekcję rytmiczną. Tak. Przyjęliśmy kolegów, oczywiście. I parę piosenek, które może ktoś gdzieś kiedyś słyszał. Pewnie tak, bo w Legnicy nie pierwszy raz jesteście. No właśnie, zastanawialiśmy się, kiedy byliśmy tutaj. I nie mogliśmy sobie... Wiem, że byliśmy. No właśnie, wiem, że byliśmy, ale nie pamiętaliśmy dokładnie kiedy. Powiedz mi w takim razie, co myślisz o programach typu Talent Show? Myślę, że mogliby troszeczkę więcej płacić. Nie, żartuję. Prawdzie nie o to pytałam. Żartuję, nie. Moja żona otrzymała godziwe wynagrodzenie. Dostałem część kieszonkowego, także jest okej. Okay. Myślę, że to jest okej. Okay. Każda platforma promująca młodych i mniej młodych artystów jest super. Każda okazja do pokazania utalentowanego człowieka to jest okazja dobra i już. Myślę, że to jest po prostu fajne. Łatwo jest wybrać tego najbardziej utalentowanego, bo... Łatwo. Grubość koperty, którą otrzymuję, zawsze jest jakby wyznacznikiem. Nigdy się nie pomyliłem. Im grubsza koperta, tym jakby łatwiejszy wybór. Tak, i łatwiejszy wybór po prostu. Nie, niełatwo, oczywiście, że niełatwo. Ale na tym cała zabawa polega, no. Czy to jest taka troszkę zgaduj zgadula. Można przesiać to przez filtr własnych emocji i tak dalej. I już, no. A zdarzyło się tak, że twój typ nie wygrał, a później okazało się, że jednak jest dobry? Pewnie. Tak jest najczęściej zresztą. Tak jest najczęściej. Jak spotkałem Marka za pierwszym razem 15 lat temu i zaczęliśmy coś w studio grać sobie, podgrywać, śpiewać, to Marek powiedział, nigdy nie zrobisz kariery. I jeszcze powiedział coś brzydkiego na mnie. Ja tak powiedziałem? Tak. Ale i to była ten rodzaj zachęty, wiesz. A no właśnie. Ten przewrotny, więc... I no i to się może, troszeczkę minimalnie się pomylił, ale właśnie o to chodzi, że... Ale potem się pokłóciliśmy i po jakimś czasie przeczytałem w gazecie ogłoszenie. Ja, Wojtek Łuszykiewicz, ogłaszam casting na Marka Jana Kisielińskiego. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, zgłosiłem się, było około 1500 kandydatów. Tak. Zostałem wybrany. Tak było. Możemy grać. Chyba jest cień. Nie wiem, tak jak my.